Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris z dodatkiem Synthetic Dawn, gdzie gramy nekrosferą. No i na razie, że tak powiem, jesteśmy w stanie wojny z Vesarii. Mają dalej ten 9400 w porównaniu z naszymi 5000. Najlepiej byłoby ich dorwać gdzieś na jakimś, można powiedzieć... Mamy dwie opcje. Albo możemy ich ściągnąć tam, gdzie jest kosmoport, jeszcze dobudować trochę statków i wtedy przejść do ofensywy, jeżeli by się nam udało pokonać tą ich flotę. Ale to będzie się odbywało prawdopodobnie ze stratą większości naszej floty. A tu czai się oczywiście drugie imperium, które nie wierzę, żeby nam wkrótce nie wypowiedziało jakieś wojny. Więc wydaje mi się, że trzeba jak najbardziej zachowywać tą flotę. Dobrze. Haribas żeśmy chyba odbili. Tak, Haribas żeśmy sobie odbili. Możemy tak, albo wybudować tu z powrotem kosmoport, żeby nie być na takim strasznym minusie. Albo pilnować, żeby tutaj nie dosłali floty desantowej. To jest ok. Ulepszenie kosmoportu też by się nam przydało, bo troszeczkę nam podciągnie tutaj te wszystkie rzeczy, więc róbmy na razie ulepszenie kosmoportu. A naszą flotę, ja myślę, że spróbowałbym przesłać na Uzun, dlatego że... tędy mogą lecieć floty, a poza tym tu mamy stację tunelu i stąd mamy skok, nie wiem, na przykład na Atlabę, moglibyśmy spróbować podbić Atlabę. Może to jest jakaś myśl. No bo tak, tędy jeżeli będą lecieć, no tak, mogą tu, to będziemy ich widzieć, ale jeżeli tędy gdzieś polecą, no nie wiem, tak bym spróbował zrobić. Statek konstrukcyjny, mamy 184, korweta czy niszczyciel? Myślę, że niszczyciele można byłoby budować, bo one są troszeczkę bardziej odporniejsze niż korwety, chyba żeby... Na razie poczekamy. Pikieta niech tam zostanie. Statek badawczy niech sobie jest. Haribas. Zastanawiam się, czy tą Atlabę, że tak powiem, nie spróbować odbić. Armię. Zaokrętuj wszystkie. Ile ich tu mamy? Flota desantowa. Na Regis jeszcze mamy jakiś. I na Pimicu coś tam picu. Można by je wszystkie zgromadzić na Uzun. Bo stamtąd będzie dobry skok w odpowiednie miejsce. Tylko musimy monitorować, co ta flota będzie robiła. No. Construction complete. Teraz tak, Uzun, tą naszą flotę 5000, dajmy ją tu. Bo jak będą lecieć, to z góry, a może gdzieś tu, żeby było blisko, gdzieś w bok. Ci na razie się czają. No spróbujemy podbić coś może. Zaraz zobaczymy, a co to było. A, tam ci się biją gdzieś tam. O, coś tu leci. A, proszę, dobrze ich wyczułem. Sobie tu lecą statki transportowe, no to dawać ich. Ci nie próbują im pomóc? Raczej nie. Flota, ups. Flota desantowa, proszę się połączyć. Co mamy tutaj? Obserwatorium, to się na pewno nam przyda. Alternatywy, pomagaj. Alternatywy badawcze. Co tu jeszcze mamy? Budowa ukończona, wykryto flotę desantową. Aha, mamy statek badawczy. Może ty, projekty badawcze w układzie. Czy możemy w ogóle w tym momencie... Wykryto istoty nieorganiczne. A, to są kupcy. Czy możemy status quo zaproponować? No nie bardzo. Minus 9 czy minus 12? Jeszcze nie. Hmm.
czy to 1100 zdążymy rozwalić. A spróbujmy. Tak z ciekawości. Tylko musimy monitorować, czy ci się czasem tutaj nie ruszą. Co mamy? Limit marynarki to akurat się nam bardzo przyda. Tańsze żądania, cele produkcyjne, produkcja minerałów. To na pewno. Brak rozkazów. No. Lecimy tam. Tylko tak. Transportowce może z łaski swojej. Jakbyście się nie wyrywali do przodu. Bo sami do... Atakuje cel. Okej. Okay. Czyli lecą do nas. To nie zdążymy. To chyba nie zdążymy. Więc tak, transportowce, bardzo was proszę, wracamy na Haribas. Mam nadzieję, że nie wpadniemy po drodze tutaj, natomiast wy... Myślę, że też wracacie na Uzun. Lecą na Uzun? Lecą na Uzun. To niestety mamy trochę... Okidoki. Co to jest? Stacja tunelu. Do Jurga lecą z powrotem. Tak? A, no dobrze. Wy, chłopaki, to lepiej się stąd zwijajcie. Bo jak tutaj się dorwią nas, to nie będzie dobrze. Czemu w ogóle tu wylądowaliśmy? A nie, polecieli, okej. Okay. Dobrze, czyli nic nie zrobimy. Czyli tak, nasza flota wraca tutaj. Transportowce lecą tam. Będziemy pilnować, żeby tu coś nie przyleciało i dobudowywać sobie powoli. O właśnie. Dobudowywać sobie powoli, co możemy. I rozbudowywać, co możemy. Ulepszenie kosmoportu na Tibakor. To by mogło być, ale na Jurgu byśmy... Nie, na Jurgu to nie ma co budować na razie. Na Haribasie moglibyśmy wybudować kolejny kosmoport. Z powrotem. No i ci gdzie lecą? Chodzi na ten. Dobrze. Oni mają dość długą regenerację, więc... Dobrze, to wy tu czekacie. Statek badawczy sobie bada. Nie przestraszył się. Te santowce na razie... Czy wy macie stąd bezpośredni skok na Jurg? Macie. Więc de facto można was troszkę zdesantować, żebyście... Albo zaparkować na orbicie. To będzie mniejsze utrzymanie kosztowało. 9000. Regis. Coś możemy budować? Możemy. Niszczyciel. Tibakor. Niszczyciel. Haribas sobie buduje. Sturil. Niszczyciel. Co żeśmy tutaj zrobili? Działka zwojowe 2. To się zawsze mogą przydać. Krążowniki. Krążowniki by się nam przydały. A... Moglibyśmy jeszcze zoptymalizować trochę. Mamy mnóstwo wpływów. Zrekrutować właśnie biegłość w technice kosmicznej. Tu mamy 42% od razu. Tamten drugi był jaki? Ten R1. 33, no właśnie. Czyli tak jest na pewno lepiej. Jesteśmy na dużym minusie, ale nic na to nie poradzimy. Chyba, żeby... No tu nie mamy kasy, żeby stworzyć populację. Coś możemy gdzieś zaoptymalizować. Kurczę, no na razie póki produkujemy te wszystkie te, to nic nie możemy zoptymalizować. Musimy się troszkę bawić w ten sposób. Statek badawczy. Badaj różne inne rzeczy.
No, polecieliby już w końcu. York budujemy, na Haribasie znaczy się budujemy. Construction complete. Czy statek konstrukcyjny coś może gdzieś wybudować, żeby coś szybciej? Stację badawczą możemy zrobić. I tutaj moglibyśmy wybudować. Leć tu, bo tu możemy kredyty. Dobrze. Jak jest ze status quo? Względna długość wojny. Trzeba by coś jeszcze rozwalić. No, tlabę moglibyśmy zdążyć, ale... Moglibyśmy albo nie moglibyśmy. A. System survey complete. Regis w ogóle wyłączmy jako punkt zborny i zostawmy tylko Legion jako punkt zborny. Haribas, Haribas, Haribas. Tibakor, możemy jakieś ulepszenie, ale na razie. Na razie trzeba jak najszybciej tutaj. Wybudować jak największą liczbę statków. A później się martwić o pozostałe rzeczy. To nam daje w tym momencie co? Koszt utrzymania jest zwiększony 26%. Niestety nic na to nie poradzimy. 5300, no niewiele to idzie do przodu. O, możemy upgrade'ować parę rzeczy. I to bym zrobił w tej kolejności. Nie wiem, czy na eksterminacji przypadkiej... elektrownia weteriańska, a to już robiliśmy, okej. Okay. Gdzie mamy w ogóle te niepokoje? Alert. Hostile fleet assets detected. Wow. Flota desantowa się przemknęła. O kurczę, nie zauważyłem ich. No to teraz desantują na Miurg i polecą z powrotem na Haribas. 5300. No i to zdaje się, że na Haribasie minus 10. No to się będziemy bawić. Znowu nam zniszczą tutaj ten kosmoport, kurczę. 1100, 5000, czy tą 9000 jesteśmy w stanie... może jesteśmy w stanie ich rozwalić. Tylko później trzeba będzie tyle floty odbudować. Holender. Że też się zgapiłem, no. Spróbujmy tą Atlabę im tutaj podbić w takim wypadku. O kurczę. Na Uzun najpierw. Może ich w ten sposób odciągniemy. Planetary alert, building offline. No, skaczcie tam. Atakuje cel Legion 1, dobrze. To wylecicie w takim wypadku z powrotem. A ty, a możesz też tam lecieć w sumie. Natomiast tutaj pytanie, czy ja zdążę to rozwalić i uciec. Może bym i zdążył, ale... Okej, spróbujmy tu skoczyć i z powrotem na Haribas. Zrobimy taki manewr. Legion z powrotem na Jurg. O, bezpośrednio do Jurga możecie skoczyć. Pięknie.
wy możecie też tu bezpośrednio skoczyć. Wy możecie tu bezpośrednio skoczyć. Oni sobie tam lecą. A, polecieli za nimi. Okej. Okay. 53, lecisz na tą stronę przeciwną. Wy się czajcie tutaj. Wchodzi do Jurga. Teraz tak, czy ten Legion jest w stanie skoczyć tam i dorwać tą flotę desantową? 40 dni. Gdzie oni są? Oni są tutaj. To nie byłoby dobrze skoczyć tak, żeby na bliski zasięg. Nie próbujcie tam na razie skakać. Flota desantowa. Wracacie z powrotem. W ten se niech tam idzie. Pikieta też. Pierwszy legion. I pikieta i to wszystko niech się połączą. A my musimy to bardzo dokładnie wymierzyć. 37 dni. Ta regeneracja daje nam trochę czas. Ile nam zajmuje w ogóle utworzenie tego tunelu? Leci. Ciekaw jestem, czy się z nimi miniemy, czy nie. 12. Piętnaście dni, ok. Czyli 15 dni, zanim skoczymy tam, a oni mają 8 dni, czyli oni tu przeskoczą, a ci może nie zdążą przeskoczyć. System survey complete. No. Alert. Hostile fleet assets detected. Pięknie. A to co to jest? A jakieś niszczyciele. Dobra, wy jak najszybciej się stąd wykopertnijcie. I co, załatwiliśmy, czy nie załatwiliśmy im tej floty desantowej? Chyba uciekli. Co oni robią teraz? Na Jurga lecą. Ale nie widzę nigdzie tych. Chyba żeśmy załatwili im tą flotę desantową, bawiąc się troszkę w kotka i myszkę. No to na Uzun proszę skoczyć. Statek badawczy. Możesz sprawdzić tutaj te projekty badawcze. Chyba żeśmy im załatwili. Tak. Załatwiliśmy im. Więc wy na tym Jurgu. Aha, to lądujecie tu, gdzie jest stacja tunelu. Więc skoczcie sobie tu. I musimy się czaić i pilnować, gdzie się, że tak powiem, pojawią kolejne. Jakieś wrogie floty. Mamy 3600. Jakim to cudem mamy 3600? Nie mieliśmy więcej? Że jak? Coś żeśmy stracili? Wydawało mi się, że mieliśmy 4000. No jest to wielce dziwne, ale okej. Okay. Regis. Wow! A tuż to. No właśnie. No właśnie. Jesteśmy spłukani kompletnie. Ale mam jeszcze awaryjną jedną metodę. Możemy pobrać sektorów. 4356 kosztem wpływów. Trochę im jeszcze zostanie jako rezerwa. Więc dlatego mamy koszt
Chodzi na orbitę Jurg. Ok. Zaraz powinna się wyrównać cała sprawa. Tak, wyrównało się. I teraz będziemy mogli dalej się tutaj uzbrajać przeciwko nim. Jurg. Na Jurgu nie ma co budować. Na Haribasie... Kurczę, no nie chcę, bo oni będą lecieć na ten Haribas. Tutaj rozbudowywać. Tu może zróbmy sieć baterii słonecznych. Na Tibakorze... Co możemy jeszcze zrobić? Montażownia korwet. Kurczę, montażownia nieszczyścieli. Szybkość budowy tylko. Ale szybkość budowy to nie jest aż tak bardzo potrzebna. Jak jest tam z tymi negocjacjami? Jesteśmy na minus 5%. Więc niewykluczone, że jeszcze jeden jakiś wygrane coś. Zestrzelenie jeszcze jakiegoś powiedzmy... Construction complete. Czegokolwiek da nam wystarczający motyw, żeby się tutaj już z tej wojny wyplątać. A na razie niszczyciele 257. Może tak, troszkę upgrade'ujmy jeszcze to. O, bo dalej jesteśmy na dużym minusie i musimy zadbać o jednak mimo wszystko. Ship fragments dissected. Statek badawczy. Musimy zadbać o to, żeby wyjść na prostą. Haribas 1. Coś możemy zbudować. Przetwórnia. Sieć kopalń. Okej, minus 4. Względna siła flot. Niewiele, bardzo niewiele nam brakuje. No boję się wysyłać. No 5,5 tysiąca, 9 tysięcy to nie ma najmniejszych szans. Oni nas tutaj dorwą w tym matlabie, zwłaszcza, że mamy skok tylko taki. No cóż, poczekamy na następną tą flotę ich desantową, tylko musimy zauważyć ją. A w międzyczasie co? W międzyczasie trzeba ulepszać co się da. Kosmoporty warto byłoby ulepszać i budować troszeczkę rzeczy. Statek konstrukcyjny. W ogóle ty możesz wybudować tutaj stację górniczą. Communications alert. A co to jest? Propozycja pokoju. O! Sami zaproponowali pokój. Oczywiście, że tak. To jest dla nas dobra, bardzo dobra w tym momencie wiadomość, ponieważ możemy wreszcie złapać oddech. Ale musimy ten oddech łapać bardzo szybko. Jesteśmy na dużym minusie. W zasadzie no, trzeba rozbudowywać kosmoporty. Przygotować się na tak. Z nimi mamy 10 lat spokoju, ale podejrzewam, że ci będą nas chcieli zaatakować. Statek konstrukcyjny zaginął. Ten buduje. Dobrze. Może przepatrzmy powoli wszystkie tutaj, wszystkie miejsca, które możemy coś zoptymalizować. Tu na pewno kosmoport trzeba będzie zrobić. Aha, Legion przede wszystkim. Gdzie jesteś, Legion? Ach, kurczę, nie to sobie naklikałem. Zaparkuj się na Regis albo na Tibakorze, bo ja wiem. Najbardziej prawdopodobny to jest jednak Tibakor, że zostanie zaatakowany, więc może lepiej być tam. Zaparkuj. Flota desantowa jest na Haribasie. Więc co? Więc możesz na tym Haribasie się zdesantować.
No i tyle. Statek konstrukcyjny. Ja bym tutaj wybudował coś, powiedzmy, jakąś stację obronną. Zawsze to nam coś jednak da. Ale cóż. Myślę, że zakończę na tym odcinek. Mamy zaprawdę 25 minut, ale czuję się już troszkę wyczerpany tymi manewrami, więc muszę chwilkę odpocząć. Na razie dziękuję za obejrzenie, dziękuję za polubienia, komentarze i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!